Cześć, dziś Wam pokażę pewną sztuczkę odnośnie przenoszenia WordPressa z jednego serwera na drugi. Ta sztuczka się przyda zwłaszcza w przypadku, gdy nie macie już dostępu do starego serwera, macie tylko kopię zapasową Waszego serwisu na WordPressie oraz bazy danych. Także do dzieła. Tutaj mamy już stronę, która została przeniesiona. Jak widać, wszystko na niej działa, no prawie wszystko, prawie wszystkie grafiki na niej działają, oprócz tutaj tych grafik, to powiem później dlaczego. A co trzeba zrobić, żeby taką stronę przenieść? Wiadomo, żeby taką stronę przenieść, trzeba zgrać wszystkie dane na nasz nowy serwer i importować bazę danych. Ja już mam to zrobione, baza danych została importowana, plik WP. Konfig został edytowany, strona działa, połączyła się z bazą danych i był taki problem, że nie wyświetlało mi żadnej grafiki. Jak widać, teraz prawie wszystkie grafiki działają. Zostało to zrobione. A jak to zrobić? Bardzo proste. Korzystamy z takiego oto skryptu. Zamieszczam go w opisie tego filmiku. Ten skrypt wywołujemy w SQL-u, w PHP MyAdminie, jako zapytanie SQL. Robimy to po wrzuceniu naszej bazy danych. I tutaj, gdzie mamy wpis HTTP stara domena, wpisujemy adres starej domeny. Tutaj, gdzie mamy wpis HTTP nowa domena, wpisujemy adres naszej nowej domeny. Wtedy wszystkie linki w całej bazie danych ulegną zamianie na nasze nowe linki.